Na Zarabiu w Myślenicach trwają intensywne prace budowlane. Jednym z powodów obecności koparek i innego ciężkiego sprzętu w rekreacyjnej części miasta jest postępujący remont terenów wokół tzw. plaży Trawiastej. W chwili obecnej trwa modernizacja plaży Trawiastej, tej części stricte turystycznej myślenickiego Zarabia. Zakres prac jest kontynuacją tego, z czym mieliśmy do czynienia w parku miejskim, czyli jakby poprawa estetyzacji tego miejsca. Powstaną kontynuacje ścieżek pieszych, ścieżek rowerowych, powstaną miejsca odpoczynku dla dzieci, ławeczki, małe altanki, powstaną dwa boiska do piłki siatkowej, plażowej, powstaną miejsca grillowe, czyli te urządzenia, które będą nam uprzyjemniały, umilały czas spędzany na Zarabiu, nie tylko w tym sezonie letnim, ale także wiosennym czy jesiennym. Ta koncepcja estetyzacji tej części Zarabia również obejmuje tak zwany Małpi Gaj. Tam, tak jak mówię, będzie kontynuacja parku w tej samej estetyce, z którą mamy teraz do czynienia w zrewitalizowanym parku miejskim. Także cała tutaj ta część, ta strona Zarabia, począwszy od parku po właśnie Małpi Gaj, będzie już miała tę nową świeżość. No, oczywiście to wszystko będzie cały czas połączone ze ścieżką rowerowo-biegową, która prowadzi w stronę Osieczan. Wszystkie urządzenia infrastruktury czasu wolnego, które tam powstaną, będą ogólnodostępne, będą bezpłatne. Każdy, kto będzie miał ochotę, będzie mógł z nich skorzystać, oczywiście według wyznaczonego i ustalonego regulaminu. Ten etap, który rozpoczęliśmy w październiku, przewidujemy do zakończenia z końcem tego roku, tak żeby wszystkie ewentualne rzeczy, które należałoby jeszcze wykonać, zrobić przed rozpoczęciem tego sezonu w 2014 roku wiosenno-letniego. Według zapewnień przedstawiciela magistratu nowy wygląd plaży Trawiastej będzie w dalszym ciągu umożliwiał organizację imprez plenerowych, takich jak choćby Myślenicki Festiwal Lata. Cała koncepcja zagospodarowania tego terenu została pomyślana w taki sposób, żeby również plaża Trawiasta, te myślenickie błonia, zachowały dalej tę funkcję koncertowo-plenerową. Więc to nie będzie kolidować. Mało tego, całe podłoże będzie też specjalnie wzmocnione tak, by urządzenia sceny, nagłośnienia czy budki gastronomiczne w żaden sposób nie uszkodziły nawierzchni zrewitalizowanej, zmodernizowanej plaży Trawiastej. Zarabie to również miejsce preferowane przez amatorów intensywnego wysiłku fizycznego. Właśnie z myślą o nich zdecydowano o powiększeniu tamtejszego kompleksu tenisowego. Dwa nowe boiska do gry w tenisa, boisko do babingtona i ścianka treningowa. To jest jakby drugi etap modernizacji tego miejsca, bo w latach wcześniejszych powstały dwa korty, które możemy już oglądać ze sztuczną nawierzchnią, pełnowymiarowe, pełnoprofesjonalne. I trzeci etap w przyszłości planowany to będzie zadaszenie tych dwóch powstających właśnie kortów tenisowych. Ta odbudowa współfinansowana jest przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Zresztą podobnie jak przebudowa czy modernizacja plaży Trawiastej, która współfinansowana z kolei jest z pieniędzy z tak zwanej powodziówki, czyli na odbudowę tej infrastruktury, która w 2010 roku została przez powódź w Myślenicach zniszczona. Na realizację tych prac modernizacyjnych, odbudowy po powodzi plaży Trawiastej otrzymaliśmy 2 miliony złotych w ramach tak zwanej powodziówki, czyli pieniędzy krajowych na przywrócenie tego stanu pierwotnego plaży Trawiastej. Natomiast budowa tych dwóch kortów tenisowych, boiska do babingtona i ścianki treningowej, oszacowaliśmy na koszt około 1 000 000 złotych, z czego 215 tysięcy złotych współfinansuje Ministerstwo Sportu i Turystyki. Mocno zaawansowane są również prace przy budowie Centrum Treningowego Wisły Kraków. Boiska, na których od stycznia szlifować formę będą piłkarze Białej Gwiazdy, są już niemal gotowe. Jest skończony montaż ogrodzenia piłkochwytów, praktycznie zostaje montaż lamp oświetleniowych, ławki dla zawodników, bramki i to jest praktycznie wszystko. Wszystkie prace na boisku przebiegły planowo, trawa przyjechała z nad Balatonu, dlatego że charakteryzuje się tym, że ma dłuższy system korzeniowy, jest bardziej odporna i według fachowców sprawdzi się na tej murawie. Nieco więcej pracy zostało w powstającym budynku klubowym. W tle za mną mamy budynek zaplecza o powierzchni 1000 metrów. Prace tak samo jak na boisku przebiegają planowo, trwają teraz prace wykończeniowe. Kończone jest pokrycie dachu i elewacja zewnętrzna. Zgodnie z umową Wisła ma przejąć obiekty 2 stycznia. Jeżeli chodzi o pracę, myślę, że zostaną zakończone do połowy grudnia. Jeżeli nic się nie wydarzy, aura sprzyja.